dobry. Moje nazwisko jest Zdenek Ter. Mieszkam w Czechach, niedaleko od Kudowi Zdroju. Do Kudowi Zdroju stąd 16 km. Jestem właścicielem tej zagrody tutaj z tymi zwierzątkami, na której się nachodzi Daniel biały, Daniel zwykły, brązowy i Daniel czarny. I kilkanaście muflonów. Zagroda już istnieje tutaj 12 lat. O 2,5 hektara jest łąk, hektar lasu i później takie nieużytki. Całkowita ta jest 6 hektarów. Teraz przyjechałem tu, żeby te zwierzątka trochę nakarmić, dodać trochę tego jedzenia, jakieś te jabłka. Oni to lubią i teraz te cielaczki przychodzą do zagrodzenia i chcą koniecznie, żeby im coś dać. Muflony tu są na wysokim poziomie, są to tryki medalowe. Na tej zagrodzie tu u mnie to się nie poluje, komercyjnego polowania nie ma. Polowanie komercyjne tu się nie odbywa. Zwierzaki to są tylko do hodowli zamkniętej i na sprzedaż komuś, jak jest ktoś chętny, żeby te zwierzaki hodował i jak to swoje hobby. Muflony nie pochodzą tu z Czech, to pochodzą z Korsyki, ale to już dawno, dawno temu. Ale Czesi z muflonami, jeżeli chodzi o taką wartość tego trofea, tych wszystkich zwierząt do hodowli, to są na wysokim poziomie. Czesi trzymają światowe rekordy na te muflony, jeżeli jest to upolowane tutaj, te trofea są grubo ponad złoty medal. Daniel to sami, z Anglii pochodzi do nas, już u nas żyje bardzo długo i z tymi Danielami też. Czesi mają dobre takie wyniki. Najwięcej Daniel, ta hodowla mu pasuje gdzieś na południu. Tutaj my jesteśmy w górach, na poziomie morza to jest 500 metrów, a to dla Daniela jest trochę wysoko. Daniel lubi pola, żeby do tego lasu, a lasy więcej tych liściastych takich, świerkowych specjalnie nie lubi. Teraz przychodzą do tego ogrodzenia i te prowadzące łanie, co prowadzą te cielaki, ale niektóre Daniele już nie przychodzą, dlatego że jak powiedziałem wcześniej, już za niedługo rozpocznie się bekowisko i te Daniele już kopią te dołki, i każdy broni ten swój dolek, żeby później w czasie tego bekowiska miał swoje miejsce, nie? Ale tam z tylu widać muflony. Dwa tryki przyszły popatrzeć, co te Daniele tu jedzą. No to teraz już widać, jak Daniel kopie ten dolek i szykuje to swoje miejsce bekowiska. Ma widać, że już tu codziennie przychodzi i będzie w tym miejscu na pewno miał swoje bekowisko. A to te dołki są później po całej zagrodzie, dlatego te byki, każdy ma swój i swoje broni. Tu przychodzimy w miejsce, gdzie paśnik i tu się dokarmia zwierzyna na późną jesień. Jak rozpocznie się zima, to trzeba tu codziennie przychodzić, dlatego że te zwierzaki muszą jeść codziennie. Do spaśniku, do tej drabiny im się daje dobre siano, wartościowe siano, nie jakieś przemokłe, naprawdę, żeby było miało swoje. A jeszcze
co drugi dzień jakiś owies, kukurydzę, jakąś taką mieszankę, poślad ze zboża i co się znajduje na gospodarce. A Daniele przychodzą i codziennie zjedzają wszystko, co jest z jedzenia. Co im się daje, to zjedzą. Teraz przychodzimy do głównemu paśniku, który jest największy. Są trzy te paśniki tu na zagrodzie. Ale teraz drabina na siano jest pusta, dlatego że Daniele i muflony, jak mają zielone, to siano nie biorą. To tylko lubią ten owies i jakieś takie jabłka. A siano dopiero jak pod koniec października, jak zależy od tego, jak długo to zielone wytrzyma na tej zagrodzie, że nie jest to wszystko zjedzone. Ale tak można powiedzieć, że siano tutaj, co jest zamagazynowane na tym paśniku, nie wystarczy na całą zimę. Musi się zawozić siano jeszcze z domu, co mam na strechu przyszykowane w razie czegoś, żeby zabrakło, to muszę mieć to siano, dlatego że później wiosną to oni chcą to siano, muszą mieć to jedzenie dobre, lepsze, jak na początku zimy. Tu jest ładny odcinek tej zagrody. Tu jest cień. Latem to zwierzyna lubi przychodzić i tu się chowa przed słońcem. Jest to las młody, jest zagrodzony, dlatego że te byki później, jak mają już paroże wytarte, nie tylko przy tym, jak wyciera, ale i później lubią z tym parożem się trochę o te drzewa, o te liściaste drzewa, to pokaleczą te drzewa i później te drzewa uschną, nie? A to tuś znów widać. Dolek Daniela, jak tu rządzi, już sobie szykuje to bykowisko. Ja tą hodowlą tych zwierząt, co są, to ja już się zajmuję może 20 lat. Kiedyś miałem tylko przy domie taki ogródek i tam trzymałem te zwierzaki, ale później jak było pozwolone, że można mieć coś więcej, coś większego, większy obszar, to się rzuciłem na tą tutaj, co teraz tu istnieje. Tu z te muflony i to wszystko. Z początku te sztuki, jak się kupuje, są to trochę koszty, ale jak hodowla się prowadzi dobrze, to się, coś się wyhoduje, coś też można później sprzedać tym hodowcom, jak już mówiłem na początku. Ale zagroda sama, tak muszę powiedzieć, to nie tylko zabawa. Zabawa to jest, zagroda to jest obowiązek. Trochę trzeba poświęcić tego czasu. Najwięcej czasu to jest później zimą. Zimowa pora to jest dla tych zwierząt jak dla człowieka. Są trudności. Trzeba tą niektórą karmę, nie można trzymać na miejscu,
buraki, ziemniaki i coś takiego, suszona jeżabyna, to trzymam przy domie i później muszę zanosić codziennie tu na tą zagrodę. A ta zagroda, jeżeli chodzi o takie koszty, które są największe, to największe koszty tej zagrody to są, muszę powiedzieć, to ogrodzenie. Ogrodzenie, jeżeli jest zrobione z jakichś tych słupków i później z tych sztachet, to jest duży, duży koszt tego, wszystko tego pozyskać. Teraz te nowe zagrody to są budowane tak grodzą, drutem, ale mnie się coś takiego nie podoba. To do tej natury to się nie należy. Z tych belek, z tych sztachet robione to ogrodzenie całkiem inaczej wygląda i te zwierzęta się czują o wiele lepiej i nie ma żadnych problemów, żeby zahaczyły jakimś parożem albo tymi ślimami, żeby później doszło do jakiegoś pokaleczenia tych zwierząt. Ale tak jestem zadowolony. Teraz jest jeden problem, że co drzewiane, to zgnije i trzeba tego pilnować, żeby później te zwierzaki nie uciekły. W tej zagrodzie momentalnie żyje 52 sztuk. Coś jest taka możliwość tej hodowli, nie? Tu się liczy tak, że na jeden hektar, jak jest dobra zagroda, ma dobre te warunki, że nie ma dużo tych nieużytków, to można liczyć 10 sztuk na hektar. I tutaj te łanie i te muflony żyją takie naprawdę mają warunki takie, że nawet po tym bekowisku jeszcze nie miałem takiego zdarzenia, że ta niektóra z tych łań, która przejdzie tym bekowiskiem, później nie prowadziła cielaka. A z muflonami to samo. Z muflonów to jeszcze się zdarza kilka razy to, że ta owca tego muflona prowadzi dwóch. A te muflony tutaj też są tak, że tych muflonów teraz parę je, tylko w tym roku jest taka ciekawość, że jest 8 urodzonych małych tych jagnięć, a jest z tego 7 tryczków, tylko jedna owieczka. Coś jest taki wyjątek, jeszcze tego nigdy nie miałem. Ta zagroda tutaj to dla mnie to jest więcej, jak muszę powiedzieć, jakby hobby. Nie zarabiam na tym grosza, tak mi się to, co ja sprzedaję do tej hodowli, albo ewentualnie i dla tych swoich znajomych na mięso, to mam, nie mam takiego drogu, żeby mnie to później wystarczyło na to, co ja muszę kupić, żeby utrzymać na takim poziomie, nie? Tutaj te zwierzaki są na wysokim poziomie, mają dużej wartości. Te muflony to są muflony naprawdę bardzo dobre. Niektórych z tych moich danieli to
to są w polskich łowiskach. To jest w kole Szarek Wałbrzych, są Cietrzewiu Żary. To wszystkie były sztuki takie naprawdę wyjątkowe i naprawdę dobre. I wierzę w to, że tam zrobiły swoje, że tam ta hodowla, co była na miejscu, jest o tyle się zlepszyło to wszystko, co ja tam przywiozłem. A tutaj u mnie to nie wszystkie sztuki się też nadają do hodowli. To naprawdę muszę powiedzieć tak szczerze, że nie urządzam żadnych polowań komercyjnych, ale niektórą sztukę też ja sam muszę odstrzelić, dlatego że nie ma tych warunków do następnej hodowli. To z tych cielaczków trzeba wybrać naprawdę takie dobre, żeby to później miało jakiegoś sensu, ale tak, żeby wszystko, co się urodzi, wszystko to, co się urodzi, trzymać na zagrodzie, to by się za chwilę nie zmieściło. To jakaś redukcja powinna być. Ważnym problemem tych zagród, tych wszystkich ogrodzeń jest to, że żeby nie brakowało wody. Źródło wody jak nie ma, to jest problem. Ja mam tutaj dobrze, że jest główny wodociąg z wioski do wioski. To ja się połączyłem na tym, a teraz problemu z wodą nie ma. To jest taki to, że ja bym codziennie zawoził tą wodę, to latem oni wypiją 100 litrów codziennie i trzeba to, jakby to było, trzeba zawozić sobie wysiłek. Ale i tak, zapraszam Państwa na następny tydzień do odwiedzania programu. Pokażę Państwu swoje trofea, moje takie prywatne muzeum, te trofea, co zdobyłem za moich 55 lat łowiectwa. Mam ładne trofea, a myślę, że Państwo będzie na pewno, jak zobaczy, zadowolone z tego, że włączyły telewizor do oglądania.